Witajcie serdecznie, moi drodzy widzowie. Tak trochę cicho mówię, bo niestety przeziębienie ma się, że tak powiem, coraz gorzej. Na dodatek poważnym problemem staje się ból nosa. Tak gdzieś od połowy nosa nos mnie tak nawala. Takim dosyć silnym, uciążliwym bólem, jak mówię, jak jem, jak ruszam ogólnie ustami i skórą twarzy, to boli mnie nos. Prawdopodobnie uszkodziłem sobie śluzówki w nosie kroplami do nosa, których brałem rzeczywiście trochę za dużo, ponieważ były to krople nie odtykające nos, tylko krople na chrapanie. Przeciwko chrapaniu znaczy. A że jestem osobą chrapiącą, więc spędzając wakacje w Bułgarii z rodziną, nie chciałem tej rodziny obudzić. No i właśnie dlatego miałem takie krople, które mi polecono w aptece, no i efekt jest taki, jak widać. Mam nadzieję, że to przejdzie, bo jak nie, to będę musiał się udać do laryngologa. Dzisiaj, moi drodzy, chciałem Wam opowiedzieć o bardzo poważnym dla mnie problemie, nieco wstydliwym, mianowicie o moim uzależnieniu. Powiecie, że wielu ludzi uważa, że mam mordę starego alkoholika. Nie sądzę, tak, ale spotykałem się z takimi opiniami. Kiedy na skutek problemu z tarczycą spuchła mi szyja, to nie poprawia to sytuacji, ale nie chodzi o alkohol, nie chodzi o narkotyki, ani nie chodzi o papierosy, tym bardziej. Awantura w Pieszkowie. Jak słyszycie? No, w każdym razie moje uzależnienie powoduje, że chociaż raz dziennie muszę mieć kontakt z tym, co mnie uzależnia, bo jak nie, to jestem nerwowy, zmęczony, czegoś mi brakuje w życiu. Ta rzecz, od której jestem uzależniony, moi kochani, to filmy o małpach. Tak, co najmniej raz dziennie muszę obejrzeć film o małpach i wtedy dopiero mam świadomość, że odpocząłem. Tak się czuję. Ale dzisiaj nie o małpach, znaczy o małpach też, ale przede wszystkim będzie o pijanych zwierzętach. Kojarzycie taką sytuację, że no, ojciec wraca pijany do domu, pod wpływem alkoholu jest nerwowy, rozdrażniony i wpada w złość i zaczyna bić wszystkich w domu. Bardzo nieciekawa sytuacja. Ale wiecie co, że takie zachowanie nie jest zarezerwowane dla ludzi. Jak najbardziej zwierzętom również się zdarza. Oto pierwszy przykład z brzegu. Jadąca, czytam artykuł, jadąca samochodem kobieta zauważyła, że na poboczu leży ranne zwierzę. Zatrzymała się i podeszła do niego, wierząc, że pomaga lemurowi. Owinęła go ręcznikiem i ostrożnie zaniosła do auta. Przykrytego materiałem lemura położyła na tylnym siedzeniu pojazdu. Chciała odwieźć zwierzę do lecznicy weterynaryjnej. Kilka chwil później dobroduszna kierowczyni pożałowała swojej decyzji. Jak poinformowała na facebookowym profilu organizacja zajmująca się zwierzętami z San Antonio, tajemnicze zwierzę szybko się zdenerwowało. Nagle okazało się, że nie jest ranne. Odzyskało pełną sprawność organizmu, rzuciło się na siedzącą za kierownicą kobietę, dotkliwie ją raniąc, a następnie zaczęło demolować wnętrze samochodu. Poziom jego agresji rósł. Kobieta nie mogła sobie z nim poradzić. Zaczęła bać się o swoje zdrowie, więc zatrzymała samochód na poboczu, wybiegła z pojazdu i zatrzasnęła za sobą drzwi, uciekając ile sił w nogach. Potem jak czytamy, szybko dotarł patrol z Wydziału do Spraw Opieki nad Zwierzętami, no i pomogli kobiecie, opatrzyli jej rany i zajęli się małym agresorem. A jakże wyglądała ta krwiożercza bestia, która pobiła kobietę i zdemolowała samochód? O tak, moi drodzy. Mały bandyta wyglądał dokładnie tak. To jest lemurek pręgoogonowy, trochę podobny do lemura.
ale w gruncie rzeczy wiele ma wspólnego z kotem. Obecnie w Stanach Zjednoczonych jest to gatunek, i w ogóle na kontynentach amerykańskich jest to gatunek, i w Meksyku też, raczej na wymarciu, ale jeszcze pojedynczy przedstawiciele małych furiatów możliwi są do spotkania. Dawniej te zwierzaki były hodowane w domach, tak jak koty, bo są, jak mówiłem, wielkości kota domowego, i tak samo jak domowe koty zajmują się łapaniem myszy i różnych innych gryzoni. Więc w gruncie rzeczy dla człowieka są pożyteczne. Niestety ten najwyraźniej miał, że tak powiem, trochę wypite i mu odwaliło, dla jego szajba odbiła, jakby powiedział pan prezydent Kononowicz. Kolejny przykład, tym razem Francja. Możemy przeczytać, że francuscy strażnicy zajmujący się ochroną przyrody parku w Normandii ostrzegają przed pijanymi jeleniami rokrocznie pojawiającymi się na wiosnę w najróżniejszych zakątkach kraju. Pijani rogacze rozrabiają, są agresywni. Bardzo często się zdarza, że po pijanemu nie są w stanie trafić z powrotem do lasu, w którym mieszkają, tylko błąkają się po okolicy, szukając dymu. I jak tutaj pisze pan redaktor, jak wygląda więc pijactwo? Tu powinno, panie redaktorze, kto to napisał? Pan Mariusz Zajega. Nie pomylcie się, moi drodzy. Nie inaczej, tylko właśnie Zajega. Pan Zajega, troszkę podobny do bohatera tego serialu o wampirach nastolatkach. Zapomniałem tytułu, niestety. No, w każdym razie, panie Mariuszu Zajego, nie mówi się i nie pisze się pijactwo, tylko pijaństwo. Bardzo się dziwię, że jako zawodowy dziennikarz nie wie pan takich rzeczy. No chyba, że jest pan na przykład sprzedawcą gazet, który sobie dorabia na etacie dziennikarza. To by wyjaśniało wiele. A więc powinien pan napisać pijaństwo, ale czytajmy, jak pan napisał, tak? Jak to było, jak to pisał klasyk, pisz jak wisz. Jak więc wygląda pijactwo wśród tego gatunku zwierząt? Otóż trochę inaczej, niż mogłoby się wydawać. Wspomniane ssaki zwyczajnie zajadają się wiosennymi pąkami roślin, aż się dziwię, że pan ma już, nie wiem, są pękami. Ale tutaj widać, korektor w Wordzie zadziałał, które zawierają dość spore ilości cukrów. Następnie słodka substancja fermentuje w ich żołądkach, powodując podobny efekt jak w wypadku ludzi przesiadujących za długo w barach. Czyli pijane osobniki o takie nażarły się pączków i im sfermentowało w żołądku. No przykre, ale jeszcze lepszy numer miał miejsce w Krakowie, w moim rodzinnym mieście. Pana Kacpra, który był na spacerze, ale przeczytam od początku. Pan Kacper, czytelnik kraków.naszemiasto.pl, przedstawił portalowi historię, jaka spotkała go podczas spaceru z psem. To właśnie podczas przechadzki zauważył leżącego na boku na stercie śmieci jeża. Kiedy podszedł bliżej, zauważył, że zwierzę oddycha, ale się nie rusza, więc uznał, że w stresowej sytuacji jeż udaje martwego. Sytuacja jednak nie dawała mu spokoju i po konsultacji z kolegą wrócił na miejsce. Uznali, że jeż najprawdopodobniej przyszedł za zapachem resztek jedzenia. Na jego nieszczęście w okolicy tych odpadów znalazły się także butelki po różnych alkoholach. Mężczyźni podejrzewają, że zwierzę, jedząc resztki jedzenia, spożyło również resztki alkoholu. Jeże powinny się skulić w kulkę, okazać w jakiekolwiek funkcje życiowe. No, naprawdę? Cóż za mądry pan Kacper. Wie, że jednak jeż powinien troszkę ruszać się. Żyć troszeczkę. To od razu widać, że pan Kacper jest inteligentnym młodym człowiekiem, z pewnością albo już po studiach, albo studiuje, i na pewno jest wiodącym liderem społeczności YouTube'a.
Bo jak wiadomo, YouTube jest kuźnią talentów. YouTube bawi, YouTube uczy. Wszyscy mali geniusze zaczynali na YouTubie. To jest chyba oczywiste. No więc Jerzy przez około 30 minut nawet się nie przemieścił o milimetr. Skąd pan Kacper to wie, czy miał linijkę przy sobie? No ale z kolegą wzięli go do pudełka, daliśmy pić, ale Jerzy wciąż nawet nie próbował się ruszyć. Wojtek, to kolega widać pana Kacpra, wysnuł hipotezę, to panowie na pewno studiowali filozofię, że on może być pijany, sądząc po śmieciach, jakie wokół niego leżały. Były to głównie puszki po piwach i butelki po winach. Dodatkowo w reklamówce była butelka z rozlanym pitnym miodem, pewnie znakomicie pachnącym dla zwierząt. No tak, pan Kacper i pan Wojtek, no jak mówiłem, zapewne studiowali i jako doświadczeni studenci od razu, słuchajcie, od razu się zorientowali, że jeżeli ktoś leży i się nie rusza, ale oddycha, a wokół niego jest pełno puszek po piwie, to jak nic, alkoholik, jak mówił świętej pamięci major Słodolski. No, bardzo, bardzo trafna ocena sytuacji, panowie. Akcja ratownicza mężczyzn przyniosła skutek po upływie doby. Rany boskie. Ja nie wiedziałem, że zwierzęta aż tak garują, żeby dobę już nie przy... Jezu, żeby na dobę mu się film urwał, to on musiał wypić. Po dobie, w każdym razie po upływie doby, zwierzę zaczęło wykazywać funkcje życiowe. Wówczas dostał jedzenie i wodę, a następnie został wypuszczony na wolność. No tak. Tutaj dopisek redakcji. Historia może wydawać się zabawna, no fakt. Jerzy, który był tak pijany, że przez jeden dzień nawet się nie ruszył, ale mi tu, a nie, to pan Kacper pisze, ale mi ani przez sekundę nie było do śmiechu. No tak, może się przypomniało pewne jakieś przygody z akademika. Myślę, że miał szczęście, że przeżył, że dawka alkoholu trochę większa, a może dlatego, że alkohol nie był mocniejszy. No właśnie. No, panie Kacprze, panie Kacperze, czy panie Kacprze, no przeciętny student też jest w stanie wypić bardzo dużo, a już studentka, proszę pana, ma taka drobna kobiecina, jakieś 45 kg wagi najwyżej, spokojnie potrafi wybombić ze 6 litrów piwa i jeszcze sama do domu wróci. No, a po drodze jeszcze z koleżanką kupi słodkie wino i dokończy flaszkę w akademiku. A jeszcze, no, ohoho, panie Kacprze, są po prostu możliwości ludzkiego organizmu w tej dziedzinie są jeszcze niezbadane. Rosyjscy naukowcy nad tym pracują, na przykład znany wszystkim pan profesor Iwan Iwanowicz Jebiewdenko, który bada wpływ alkoholu na organizm człowieka. A tutaj widzimy, mały alkoholik wyglądał tak, tyle że wokół niego leżało jeszcze więcej puszek po piwie. Czy w ogóle, bo tu nie widać. I najlepszą historię zostawiłem wam na koniec. Słuchajcie, rzecz dzieje się w Nepalu. W Nepalu problem, czy pewnym kłopotem jest to, że coraz więcej jest przypadków ataków małp na ludzi. Takim lokalnym gatunkiem małpiaka jest lemur tybetański. Średniej wielkości małpa, ale za to z ogromniastymi zębami w porównaniu do wielkości reszty ciała. No i posłuchajcie, jakież to kłopoty trapiły jedną z miejscowości. Uczulam was na to, że to nie jest ogólna sytuacja, tylko jedna miejscowość i jedna małpa. Jednym z przykładów tej historii małp jest, sorry, przepraszam, przez to przeziębienie, nie widzę co czytam. Jednym z przykładów jest historia małpy, która zaprzyjaźniła się z miejscowymi. No tak, bo mieszkała gdzieś tam niedaleko wioski, spotykali się, widzieli się, no to się zaprzyjaźnili. I słuchajcie, bo teraz będzie dobre. Razem z nimi chodziła do sklepów
i piła alkohol. A, czyli tam widać jest tak jak w Polsce, że niektórzy amatorzy alkoholu stają się pod sklepem i piją. No i zaprzyjaźniona małpa chodziła z nimi i piła z nimi. No, pieniędzy nie miała, ale może kupiła za nim za banany, albo może ludzie jej postawili, bo alkoholizm to nauk towarzyski. W Polsce jak pójdziecie pod sklep, to w końcu też się ktoś znajdzie, kto wam postawi. I teraz, słuchajcie, w stanie upojenia małpa wpadała w złość i atakowała ludzi. Między innymi, widać, nie lubiła dzieci, bo pogryzła 9-letniego chłopca. Dziecko trafiło do szpitala. Teraz pijany małpiak, o tutaj widzimy mały bandyta, wyglądał dokładnie tak. Tutaj ciekawy przykład graffiti ludowego z okolic Tybetu. Ale mały bandzior, alkoholik wyglądał właśnie tak. Dla jego trzeba niebieską kartę założyć, bo to już jest najwyższy czas. W ciągu 3 miesięcy pijana małpa zaatakowała 4000 osób. Ludzie! To nie jest, że w ogóle małpy pogryzły 4000 ludzi. Nie! Ten jeden mały sprawca przemocy w ciągu 3 miesięcy pogryzł 4000 ludzi. To znaczy, no, przepraszam, nie, trochę skłamałem, nie wszystkich pogryzł, niektórych tylko zaatakował. To jak tak na szybko liczę, to wychodzi mi, że po pijanemu atakował ponad 3 osoby dziennie. No to nawet ojciec alkoholik w rodzinie patologicznej chyba nie ma aż takiego wyniku. Z własnego, że tak powiem, prawie własnego doświadczenia mogę wam powiedzieć, że pogryzienia przez małpę goją się wyjątkowo trudno, nie chcą się goić, ponieważ małpa na swoich zębach ma taką kolekcję bakterii, że zadane przez nią rany się ropieją, papszą. Niedaleko mnie mieszka taki mój znajomy, który poznał dziewczynę, ona przyjechała gdzieś z Anglii czy gdzieś i przywiozła ze sobą małpę, taką bardzo podobną do tego małego łobuza. I zamieszkali razem, stworzyli związek i po pewnym czasie pani zaszła w ciążę z tym moim znajomym. Ponieważ chcieli nakręcić film na TikToka czy na coś tam innego, na jakiś portal społecznościowy, pan udawał, że chce panią uderzyć, kiedy pani była w ciąży. Małpiak na początku próbował go uspokoić. Skakał, cmokał, wrzeszczał. Potem próbował zasłonić swoją panią, przytulając się do jej brzucha, żeby jej się krzywda nie stała. Ale pan był idiotą i dalej przeciągał strunę. W końcu małemu się przepalił jakiś, jak to brzydko mówi młodzież, wyjebał mu korki. Znaczy małpiakowi, nie panu. I pogryzł ciężko swojego właściciela. No i rozwiązał problem, bo pogryziony pan już był spokojny. Udali się na pogotowie. Jak się okazuje, jest takie specjalne rozpoznanie, pogryzienie przez innego ssaka. To też panu wpisali. Natomiast jego rana nie chciała się goić. Rupiała. Ciekło z niej jakieś świństwo. Bolała jak diabli. Tak się właśnie kończy pogryzienie przez naszego dalekiego kuzyna. Więc jak zobaczycie, będziecie kiedyś w Nepalu i zobaczycie takiego koleżkę, jak zataczając się idzie przez ulicę, to nie wchodźcie mu w drogę, bo jak mu odbije, to po prostu nie wiadomo będzie, gdzie uciekać. Patrzcie, przez taki mały, właściwie mały ssak, on nie jest duży, jest mniejszy od owczarka niemieckiego, jest gdzieś tak jakoś się spaniela. I ponad 3 ataki na ludzi dziennie. Dajcie spokój. No nic. Na szczęście, prawda, my nie jesteśmy uzależnieni, nie pijemy. To znaczy ja kiedyś, jak byłem, miałem jakieś 20 lat, to dziadek dał mi spróbować piany z piwa. I bardzo mi nie smakowało i od tamtej pory już w ogóle nie piję.
ale czuję, że powoli zaczynam wpadać w taki bardzo dobry humor, więc chyba pora skończyć ten film. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Pozdrawiam. W opisie będą linki do artykułów. Strzałka.